Dobra, i teraz wypychanie jednonóż na suwnicy. Pokażę Ci taki specyficzny sposób. Zdejmij sobie krążki. Ostatnim takim ciężkim ćwiczeniem dla Bartka będzie wypychanie jednonóż na suwnicy. Tutaj technika będzie zupełnie inna niż przy wypychaniu obunóż. Stopę ustawiamy w sposób taki, aby palce były skierowane do zewnątrz, a pięta do wewnątrz, ale na końcu platformy. Czyli gdzieś tutaj, tak? Kolano idzie w linii palców. Delikatnie wysuń się w lewą stronę, cały, o, właśnie w ten sposób. I kolano dotyka grubo zewnętrznej części tutaj mięśnia piersiowego, aż schodzi do barku. I chodzi o to, abyś nie prostował w tym ćwiczeniu również nogi, nie blokował jej w kolanie, ale w miarę nisko schodził z kolei w dół, tak? Tylko też nie odbijał ze ścięgna, skupiał się na tym, aby mocno wypychać piętą, żeby pracował Ci mocno mięsień pośladkowy, mocno dwugłowy i na tej zasadzie będziesz wypychał ciężar, tak? Najpierw jedna noga, potem druga, dopiero wtedy przerwa. I jedziemy. Opuść sobie lewą nogę, żebyś sobie nie uszkodził. Dobra, i wypychamy. I ona idzie do zewnątrz, góra. Do zewnątrz kolano, skręć jeszcze z palce, o, góra. Bardzo dobrze. Góra. Nie pomagaj sobie palcami. Góra. Dobrze. Mocno. Jak można zauważyć z tej strony, bardzo mocno naciąga się mięsień dwugłowy. Mięsień pośladkowy się rozciąga. Zobaczcie, jak wygląda praca w tym ćwiczeniu. Mocno napięta dwójka, aż do mięśnia pośladkowego. Cały czas czworogłowy napięty. I druga noga. Jest to prozaiczne ćwiczenie, ale tylko tak wygląda. Tak naprawdę jest to bardzo ciężkie ćwiczenie. Ogólnie trening nóg nie należy nigdy do lekkich ani łatwych. Mówię, a im bliżej zawodów, im trzeba bardziej poprawić separację, definicję tych nóg. Trening staje się bardziej intensywny. Włączamy wtedy więcej ćwiczeń izolowanych. Zaczynamy robić wykroki. Przede wszystkim wykroki chodzone, można robić wykroki na maszynie Schmidta, na tej suwnicy, na której Bartek przed chwilą robił przysiady z przodu. Pamiętając za każdym razem o tym, aby jednak ta technika tutaj odgrywała najważniejszą rolę i na tym, żeby czuć nasze mięśnie. Nie chodzi o to, żeby, tak jak już wspominałem niejednokrotnie w dzisiejszym materiale, przerzucać bezmyślnie ciężary, tylko o to, żeby pracować typowo mięśniowo. Jak się czujesz? Dobrze? Chyba dobra. Dobrze. Najgorzej było tam, na suwnicy. No zrobiłeś tylko 3 serie, nie? Powinieneś zrobić 15, 12, 10, 8 albo 6 na koniec, nie? No ale widziałem, że te 15 Ci sprawiły problem, także... I ostatnia seria tego ćwiczenia. Bartek potwornie jest już dzisiaj zmęczony. Jak widać, delikatnie już pomaga sobie ręką. Nie prostuj, Bartek, kolana u góry. To ma być praca mięśniowa, płynna. Wiem, że jest ciężko, ale to już jest ostatnia seria, także daj z siebie 100%. I koniec. I przejdziemy tylko do ostatniego ćwiczenia, uginania na dwugłowę. Ostatnie izolowane ćwiczenie, niezbyt ciężkie, ale takie wykańczające nasz mięsień dwugłowy. Na tym etapie, na którym jest Bartek, 4 ćwiczenia na nogi w zupełności wystarczają. Mówię, im bliżej zawodów, im bliżej jakby takiego
okresu, kiedy no, chcemy odsłonić trochę tych mięśni, kiedy zaczynamy więcej robić aerobów, ta dieta jest trochę bardziej restrykcyjna, to mówię, objętość treningowa się zwiększa, wtedy włączamy troszkę więcej ćwiczeń takich izolowanych. Mówię, najlepszym ogólnie dla mnie ćwiczeniem na nogi są wykroki chodzone. Bartek tutaj w dzisiejszym treningu już na pewno nie da rady zrobić wykroków. Zrobił bardzo intensywny trening, mówię, z uwagi na pogodę też jest dzisiaj dość kiepsko. Chodź Bartek, przejdziemy do ostatniego ćwiczenia, uginania na dwugłowę i to będzie koniec dla Ciebie treningu dzisiejszego. Tutaj palce w tym ćwiczeniu skierowane do dołu i mocno dopinamy dwugłowę. I góra. Bardzo dobrze, nie szarpiemy ciężarem, płynne zatrzymanie, za daleko i koniec. I dół, góra, koniec, góra, koniec, bardzo dobrze. I po 15 powtórzeń z progresją ciężaru tak, aby w trzeciej, czwartej serii wykonać 10 powtórzeń. I na tym zakończymy dzisiejszy trening nóg Bartka. Dobra, ostatnia seria Bartek na 110%, nie na 100%, a na 110%. 120 lekko. Mocno. Góra. Zmieniłem tą twarz. Ale się zmęczyłem, a ty? Nie, wcale. Ale gorąco. To było dla dobra nauki zrobione. Następny raz przemagluje go nie wiadomo kto, ale też będzie ciężko, co? Dasz radę? Jak zawsze. Do końca. Jak zawsze na stanowisku. Umieram. To będzie fajnie. Na razie.